Prawo i Sprawiedliwość rządzi samodzielnie od 2015 roku. Co przez ostatnie 4 lata zrobił rząd PiS, mając większość w Sejmie, Senacie oraz prezydenta, który był członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Czy rząd Beaty Szydła, a następnie rząd Mateusza Morawieckiego spełnił obietnice wyborcze z 2014 i 2015 roku? Zacznijmy od spełnionych obietnic. Program Rodzina 500 Plus został wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku i jego celem, przynajmniej według rządzących, była walka z niżem demograficznym oraz ubóstwem. 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko przysługiwało każdej rodzinie. Rodzinie z jednym dzieckiem 500 zł również przysługiwało, ale tylko w odpowiednich progach dochodowych. Program niestety nie spełnił swoich głównych założeń. Wzrost urodzeń zaobserwowaliśmy tylko w latach 2016-2017. Ubóstwo rzeczywiście spadło, ale niestety w 2018 roku znowu zaczęło rosnąć. Mimo to rządzący w roku wyborczym stwierdzili, że próg dochodowy dla rodzin z jednym dzieckiem należy zlikwidować i od lipca 2019 roku 500 zł miesięcznie otrzymują wszystkie rodziny z przynajmniej jednym dzieckiem. Gdyby ktoś był chętny, to opisałem program Rodzina 500 Plus w jednym z moich ostatnich nagrań. Co zrobi PiS, jeśli wprowadzi swój program 500 Plus i zwiększy się ta dzietność, o którą zakładacie, czyli urodzi się te 280 tysięcy dzieci dodatkowo w ciągu 10 lat i dzietność wzrośnie do astronomicznego poziomu 1,45. Co zrobicie, jeśli za 10 lat całkowicie upadnie wam z tego powodu system ubezpieczeń społecznych? Wiecie, co zrobicie zamkniecie wszystkie programy społeczne, wszystkie programy prorodzinne, wprowadzicie drakońskie oszczędności, a i tak Polska będzie chylić się ku upadkowi. Pis obniżył wiek emerytalny, który został podwyższony za zarządów POPSL. Pis obiecywał wprowadzenie podatku bankowego i dotrzymał słowa, chociaż tak jak ostrzegali ekonomiści, wprowadzenie podatku poskutkowało tym, że banki podwyższyły opłaty np. za karty debetowe. Prawo i sprawiedliwość zgodnie z obietnicą zlikwidował gimnazja, chociaż sama reforma edukacji mogła zostać wprowadzana wolniej i rozsądniej. Podatek CIT miał zostać obniżony z 19 na 15%. PIS przebił swoją obietnicę i obniżył CIT do 9%, chociaż warto wspomnieć, że w ustawie są różnego rodzaju wyjątki. Na przykład firmy, których przychód przekracza 1 200 000 euro w skali roku, będą musiały zapłacić CIT w wysokości 19%. PIS obiecywał wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł brutto. W tej chwili jest to 14 zł. I 70 groszy brutto. Obowiązek szkolny dla sześciolatków, wprowadzony zarządów POPSL, został przez PIS, zgodnie z zapowiedzią, zniesiony. Został również wprowadzony zakaz zabierania dzieci rodzicom z powodu biedy. Teraz niespełnione obietnice. Program Mieszkanie Plus funkcjonuje od 12 października 2016 roku. Minister Inwestycji i Rozwoju oraz premier Morawiecki zapewniali, że do końca tego roku w budowie będzie około 100 tysięcy mieszkań z samego programu Mieszkanie Plus. Mamy w tej chwili w przygotowaniach 120 tysięcy mieszkań. Na różnym etapie. Ale w fazie zabezpieczenia, jeżeli chodzi o miejsca na budowę, czyli zabezpieczenia e, majątku Skarbu Państwa, czyli ziemi czy jakichś innych instytucji, chociażby PKP, jest blisko 100 tysięcy e, mieszkań, które może być na tym terenie wybudowane. Żeby... W chwili obecnej 887 mieszkań zostało wybudowanych, a kolejne 663 się budują. Nawet jeśli dodamy do tego 18 tysięcy mieszkań w fazie projektowania, to do 100 tysięcy mieszkań jeszcze daleka droga. O programie Mieszkanie Plus również zrobiłem nagranie i bardzo polecam, żebyście się z nim zapoznali. PiS obiecał obniżenie stawki VAT do 22%. Niestety tak się nie stało. Przypominam, że VAT został podwyższony do 23% przez koalicję POPSL. Obiecany przez PiS podatek od hipermarketów nie wszedł jeszcze w życie. Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszanie prawa unijnego przez Polskę i stwierdziła, że ten podatek jest niedozwoloną pomocą publiczną. Polska się od tego odwołała, sprawę wygrała, ale Komisja Europejska złożyła odwołanie w Trybunale Sprawiedliwości. Na ten podatek jeszcze trochę poczekamy i może lepiej, bo podejrzewam, że koszty za ten podatek hipermarkety i tak przerzucą na konsumentów. Kwota wolna od podatku miała zostać podwyższona do 8 tysięcy złotych. Rzeczywiście, w tej chwili obowiązuje taka kwota wolna od podatku, chociaż nie dla wszystkich. Podatku nie płacą osoby zarabiające mniej niż 8000 złotych rocznie. Dochody w przedziale od 8 do 13 tysięcy złotych mają kwotę degresywną od 8001 zł do 3091 zł. Dochody od 13 do 85 528 zł rocznie mają kwotę wolną od podatków w wysokości 3091 zł. Dochody od 85 528 zł do 127 tysięcy zł mają kwotę degresywną od 3091 zł. Do 0 złotych. PiS obiecywał jeszcze likwidację podatku od kopalin, likwidację NFZ, podniesienie wydatków na służbę zdrowia z 4,7% do 6% PKB, zwiększenie liczby lekarzy, szczególnie rodzinnych i pielęgniarek, media publiczne miały być w pełni finansowane z abonamentu, który byłby ściągany razem z rachunkiem za prąd lub w PIT zarowe watna ubranka dla dzieci. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej niespełnionej obietnicy, czyli o walce z nepotyzmem. Po wyborach, pajęczyna obywatelska takie nawiązanie do PO która oplotła spółki siecią powiązań koleżeńskich i rodzinnych zostanie zdjęta, powiedział Marek Suski. I rzeczywiście pajęczyna obywatelska została zdjęta. Teraz jest pajęczyna prawa i sprawiedliwa. Nie, nie. No pan... No, ale pan ma pewien sposób prowadzenia rozmowy, więc niech pan, Chce pan, pan, pan że prowadzi. Ja będę nazyska, cierpliwie, proszę cierpliwie... Cierpliwie, cierpliwie pana tego, tego słuchał. Generalnie ja się zgadzam z pana przesłaniem, że nie powinno być e, przejawów nepotyzmu, koru no, korupcji... Już w ogóle o czym my mówimy. Nie, nie, nie. Mówię to, o, wiadomo, mówię o że, tym, że, że, że syn ministra Tkurzeskiego, pan Karol Tchórzecki, został dyrektorem przedsiębiorstwa energetycznego w Siedlcach. Przestał nim być tylko dlatego, że kandydował na prezydenta Siedlec przegrał te wybory sromotnie w związku z tym został starostą siedleckim, no bo jakąś pracę musiał mieć po tym, jak zrezygnował z dobrze płatnej. Wie, Marcin wie przy co? Przyłębski, syn okay. prezes Trybunału Konstytucyjnego i pana ambasadora Przyłębskiego jest z kolei, był dyrektorem w Pekao i w PZU ja mogę te nazwiska, córka pani e, poseł Kloc, i tak dalej, i tak dalej. Jakub Banaś, e, syn, pana, e, syn pana prezesa, jest pełnomocnikiem zarządu PKO-SA. To jest w ogóle fantastyczna firma, to PKO-SA. Jak sobie pomyślałem, prezesem jest były wiceminister skarbu zarządów PiS. E, doradcą pana prezesa jest Witold Ziobro, e, brat pana ministra w. Link4, szefową komunikacji, szefową dyrektorką jest e, Link4. Należy do PKOSA, e, do, do, PKO do, do PZT-u. Zdaje się, to tam pani Patrycja Kotecka jest e, żona pana ministra Ziobry, jest dyrektorką. Wie pan co. Naprawdę nie ma pan poczucia, że takich numerów żaden z waszych poprzedników nie wywijał? Oprócz obietnic z 2014 i 2015 roku mamy także zmiany, które PiS wprowadził dodatkowo. Mama 4, czyli najniższa emerytura dla matek, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Zerowe PIT dla osób do 26 roku życia, oczywiście nie wszystkich. Bo zerowe PIT nie obejmuje m.in. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Minimalna emerytura na poziomie 1100 zł brutto. Obniżony PIT z 18 na 17%. Dobry start czyli wyprawka szkolna dla dziecka w wysokości 300 zł rocznie. 13 emerytura. Została wprowadzona akcyza na e-papierosy, podatek denny, deszczowy, opłata emisyjna, opłata recyklingowa oraz Danina Solidarnościowa. W przyszłym roku czekają nas podwyżka akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe, 14. emerytura. W planach jest także podatek od cukru, likwidacja limitu składek na ZUS, opłata jakościowa płatna przy przeglądzie aut. Oraz stopniowe podwyższanie płacy minimalnej do 4000 zł brutto w 2023 roku. Nie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to, co uprawia PiS, to zwykłe, nieodpowiedzialne przekupstwo obywateli za ich własne pieniądze. W roku wyborczym tylko to się potwierdziło, ponieważ 13 emerytura, czy 500 zł na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Zostało wprowadzone właśnie w tym roku. Rząd PiS, zamiast korzystać z dobrej koniunktury i obniżać podatki, zaczął rozdawać obywatelom ich własne pieniądze. Pomyślcie, czy zamiast wprowadzać program socjalny 500, który kosztuje rocznie 42 miliardy złotych i 13, a potem 14 emeryturę, nie lepiej byłoby po prostu zlikwidować PIT? Problem polega na tym, że dla większości wyborców lepiej brzmi dam ci 500 zł, dam ci dodatkową emeryturę, niż nic ci nie dam, ale też nic nie zabiorę. Zastanawiam się, co przy tak ogromnych wydatkach państwa na programy socjalne zrobi PIS, kiedy przyjdzie kryzys. Dodatkowo rząd PIS mówi obywatelom, kiedy mogą robić zakupy, jak mają prowadzić firmy i ogólnie, jakie firmy mogą prowadzić. Zakaz handlu w niedzielę oraz ustawa apteka dla aptekarza to idealne przykłady. Chciałbym się też spytać pana ministra, kim pan jest, by decydować za obywateli, ile ma być aptek w Polsce. Czy pan będzie zaraz decydował, ile jest piekarni w Polsce? Czy To jest absurd. To jest powrót do, do jakiegoś chorego, perelowskiego systemu centralnego sterowania i decydowania, ile, jakich ma być przedsiębiorstw. Za chwilę rząd będzie decydował yy, ile gabinetów stomatologicznych ma być, ile jakichkolwiek formy działalności gospodarczej. Nie mieści mi się to w głowie. Jako wolnościowiec nie mogę głosować na taką partię, chociaż pamiętam PiS, który zlikwidował 10% akcyzę na kosmetyki. 40% stawkę PIT, a 19% stawkę PIT obniżył na 18%. Tamten PIS w latach 2005-2007 potrafił obniżyć składkę rentową, emerytalną oraz akcyzę na używane samochody. Niestety ten PIS się skończył i przeszedł na socjalizm, podobnie zresztą jak Platforma Obywatelska, która sama proponowała 13 emeryturę. Oraz 500 zł na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Dzięki wyższym dochodom podatkowym z lepiej zarządzanych firm, budżet państwa będzie też stać na bezpieczne wypłacenia proponowanych przez Platformy „13. Emerytury” i rozszerzenia programu „500 plus na pierwsze dziecko. Jakie jest wasze zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości? Czy zamierzacie głosować na tą partię? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.